Aleksander Majdański, na co dzień fotograf dzienniku Fakt. W czasach pandemii dokumentalista, próbujący pokazać twarze pandemii. Mimo że zasłonięte, mam nadzieję, że widać w nich to wszystko, co ludzie, że tak powiem, wtedy przeżywali. Myślę, że wszystko w oczach powinno być widać. A zasłonięta twarz to tylko dodatek do tego. 16 kwietnia rząd wprowadził obowiązkowy nakaz zakrywania ust i nosa czymkolwiek. Wtedy wpadłem na pomysł, żeby spróbować zrobić ludzi zamaskowanych. Nie chciałem robić takich najzwyklejszych portretów, tak? Bardzo dużo pojawiło się wtedy zdjęć na zbliżeniach, same te maseczki. Ja stwierdziłem, że spróbuję zrobić serię portretów ludzi, którzy muszą w czasie pandemii pracować, którzy muszą mimo tego, co się dzieje, jakoś funkcjonować, chodzić do pracy, nie wiem, służyć nam po to, żebyśmy mogli zrobić zakupy, żebyśmy się czuli bezpieczni. Od kogo się zaczęło? Zaczęło się od pana policjanta. Pomogła mi koleżanka z redakcji, która umówiła pierwszego pana policjanta. Jak został zrobiony pan policjant, to wtedy już zaczęło iść o wiele łatwiej. Kolejna była pani kierowca autobusu. I to już zaczęła działać magia zdjęcia, bo zrobione zostało pierwsze zdjęcie. Pani kierowcy zostało pokazane to zdjęcie, o co chodzi. Tak, pokazywałem, o co chodzi w tym wszystkim. Pani to zobaczyła, stwierdziła, że okej. Już były dwa. Zaczęły powstawać kolejne i z każdym zdjęciem już było łatwiej, bo było ich więcej. Było co pokazywać. Tego jest bardzo dużo, bo tego powstało 39 sztuk w czasie od 16 kwietnia do 30 maja, bo w tym okresie obowiązywał ten nakaz. Do niektórych osób było bardzo ciężko dotrzeć. Trzeba było, że tak powiem, przez jakieś tam znajomości to wszystko załatwiać, tak jak ratownik medyczny. Ale mówię, w momencie, gdy już tego typu rzeczy były zrobione, jak, nie wiem, ktoś typu ratownik, tak? Tak pokazywałem to komuś innemu, to już patrzył i mówił, o fajne, podoba mi się, tak, możemy to zrobić. W międzyczasie materiał pojawił się z opisem, z historiami tych ludzi, jak ta pandemia na nich wpłynęła na stronie Faktu i później Onetu. Zbierałeś te opisy? Nie, to akurat zbierała wtedy dziennikarka. Ja do każdej z tych osób, 39, mam numer telefonu, mam maila, każdy z nich dostał to zdjęcie na pamiątkę. Czyli ja sobie wymyśliłem, że fajnie byłoby wydać może z tego jakiś album. Kontakty do tych wszystkich ludzi mam, więc każdy pewnie jest w stanie teraz już z tej dłuższej perspektywy powiedzieć, jak ta pandemia zmieniła jego życie. Tam się zaczęli pojawiać ludzie, no nawet kobieta na plaży. Tak. Pani w sklepie pracuje, bo musi, policjant pracuje, bo musi. Pani z psem na spacer wyjść musi i w pewnym momencie to się bardzo, że tak powiem, zawęziło. A nie chciałem tego w żaden sposób kończyć, więc zacząłem szukać ludzi, którzy dalej w jakimś, tak, stopniu pracują czy funkcjonują w tej koronawirusowej rzeczywistości. I tak na przykład wybrałem się do Łowicza na procesję Bożego Ciała, gdzie powstało zdjęcie pani w stroju łowickim. Jest pani naturystka. To była moja najdalsza podróż, bo wycieczka była aż do Kołobrzegu, żeby to zdjęcie zrobić, bo według przepisów i na plaży należy mieć maseczkę. Mimo że można być rozebranym, ale usta i nos trzeba mieć zakryte. Miała tą maseczkę? Tak, tak. Jak ona mówiła?
Czy poszukiwania były, że tak powiem, bardzo, bardzo długie przez różnego rodzaju strony i fora naturystyczne, gdzie szukałem chętnych. Chętnych oczywiście panów było multum. Pani znalazła się jedna, która stwierdziła, że fajna może być z tego pamiątka. Więc ja przyjechałem do tego Kołobrzegu, spotkaliśmy się już na plaży. Ona tam wraz z rodziną spędzała sobie ciepłe, bo to były ostatnie dni maja, więc to już była też końcówka tego, jak można było te maseczki, trzeba było te maseczki nosić. Oni sobie wtedy w ten ciepły majowy dzień spędzali weekend już na plaży, tak? Przy okazji tej wycieczki został zrobiony pan rybak przed kutrem, bo na kutrze już tej maseczki mieć nie musi, bo to tak mówiły przepisy. Został też w Gdańsku spotkany japoński turysta, który nie wiadomo jak w czasie, gdy był zakaz lotów, pojawił się u nas i zwiedzał sobie ze znajomymi Gdańsk. Jest tych zdjęć dużo, ja już tego też wszystkiego nie pamiętam. Chciałbym, żeby te historie, żeby można było zebrać te 40, 39 historii. 40 zdjęciem chciałbym być ja, żeby to tak jakoś zamknąć. Sobie autoportret? No właśnie nie, bo nie mam, tak, mam za krótkie ręce. Sławek Kamiński już się parę razy, że tak powiem, proponował, ale jakoś nigdy nie było czasu i okazji, bo Sławkowi ten pomysł się bardzo spodobał. Ja chciałem, żeby to było jak najbardziej proste. Chciałem to wyświecić sobie po to, żeby postać była w miarę ładnie jasna, a to tło było ciemne, ciemniejsze od całej reszty. I od razu pomyślałeś o lampie błyskowej? Od razu pomyślałem o lampie błyskowej. Testy trwały parę dni, zanim doszedłem do tego, jak bym chciał, żeby to wszystko wyglądało. Oczywiście, jak już zrobiłem pierwsze, drugie, trzecie i czwarte zdjęcie, to szybko zdałem sobie sprawę z tego, że powinno to wyglądać inaczej, ale jak już wpadłem w tą jedną ścieżkę, to żeby te wszystkie zdjęcia wyglądały w ten sam sposób, no to trzeba było już iść tym samym, że tak powiem, tropem. Największym wyzwaniem była mimo wszystko pogoda, bo chciałem, żeby to było ładnie, słonecznie. Ludzie cały czas narzekali, bo ustawiałem ich pod słońce. Trzeba było patrzeć w słoneczko. No ale była metoda na to, proszę zamknąć oczy. Raz, dwa, trzy, otwieramy, błysk, dziękuję. Jedną z fajniejszych historii i osób, które mi się trafiły, pojechałem zrobić mobilny punkt pobrań na Ursynu. To była sobota. Przyjechałem tam, okazało się, że punkt jest nieczynny, ale w tym czasie z urzędu, pod którym ten punkt był, wyszła para młoda. I udało mi się tym sposobem zrobić pannę młodą. I to tak troszeczkę cały czas ewoluowało, żeby tych ludzi zrobić jak najróżniejszych, żeby to już w pewnym momencie nie byli tylko ci, którzy muszą pracować, tak? Tylko byli ludzie po prostu najróżniejsi, którzy gdzieś tam sobie w tym wszystkim funkcjonują. Młodych na twoją prośbę? Powiem tak, oni wyszli stamtąd, więc dookoła jeszcze tak, były chyba 4 czy 5 osób, bo tyle mogło być w urzędzie stanu cywilnego. Bardzo chętnie, że tak powiem, na to panna młoda przystała. Pokazywałeś im te wcześniejsze? Tak. Pokazywałem. A żeby było jeszcze śmieszniej, to chwilę przedtem spotkałem Adama Nurkiewicza. Ale też nie wiedziałem, że to Adam. Jechał zamaskowany na rowerze. Mówię, co to jedzie za kolorowy facet. Krzyczę więc, halo, halo, proszę pana, pan się tam zatrzyma. I się okazało, że się znamy.
Jadaś też w tym projekcie wystąpił. No tych historii było parę. Jednym z ostatnich zdjęć była pani konduktorka. Pani dostała zgodę na to, żeby w mundurze wystąpić. Chciałem zrobić też pilota. Ale żadne linie lotnicze nie wyraziły, że tak powiem, ochoty na to. Trafiliśmy pana kataryniarza na warszawskiej starówce. Ale chyba największym wyzwaniem dla mnie było zrobienie człowieka, który pracuje w zakładzie pogrzebowym i w czasie pandemii oni pracowali na cmentarzach, tak chowali ludzi, którzy zmarli na COVID i nie tylko oczywiście, ale to już jest, że tak powiem, dotknięte zostało już tak na ostateczność, tak? Gdzie zrobiłem tego pana na cmentarzu, czaiłem się bardzo długo, próbowałem przez jeden zakład pogrzebowy, drugi. Niestety się nie udało, więc stwierdziłem, pojadę na cmentarz, będę rozmawiał po prostu z panami. Tu się pan zgodził bez najmniejszych problemów. Byłem, że tak powiem, z tego zdjęcia bardzo, bardzo zadowolony z tego, że się udało taką osobę do zdjęć namówić. Myślałem o pilocie, myślałem o górnikach, tyle że ten zakaz trwał 45 dni. Niestety praca też powodowała to, że nie zawsze można było się wyrwać na takie zdjęcia. Górników trzeba byłoby pojechać na Śląsk, tak? Był pomysł, żeby może zrobić jakiegoś, jadąc już na ten Śląsk, zajechać w Tatry, tak? Zrobić jakiegoś górala w stroju ludowym, no ale tu się okazało, że do Łowicza jest bliżej i jest jeszcze okazja, żeby coś takiego zrobić, więc z tego zrezygnowałem. Jak to tak dalej pójdzie, to się może dalej jeszcze pociągnąć. Bo zaraz rząd nam wprowadzi, być może, oby nie, kolejne obostrzenia, tak? Bo w maskach musimy chodzić w sklepach, w centrach handlowych. Właściwie teraz już te zasady są mocno rozluźnione. Już nie ma takiego napięcia, ludzie się tak nie boją też, jak wtedy. No dokładnie, wtedy nikt nie wiedział, co to jest, jak się do tego zabrać. Każdy tą maskę nosił, tak? Nie było, chyba praktycznie nie było osób, które tej maski nie nosiły, tak? Chociaż zdarzali się pewnie tacy, którzy ze względu na stan zdrowia tego nie robili. Ważne pytanie, które wszyscy mi zadawali, ty mi go nie zadałeś. Dlaczego wszyscy ludzie patrzą? Którą wszyscy patrzą? Było pytanie, dlaczego wszyscy patrzą w prawo? Nie chciałem też, żeby te osoby stały na wprost, jak takie mumie. Tak sobie wyobraziłem, że oni tak, zabrzmi to dowcipnie, tak? Ale oni tak patrzą w tą przyszłość, która będzie lepsza. Miejmy nadzieję. Nie ma żadnej wielkiej filozofii, dlaczego tak, a nie inaczej. Też w tym czasie próbowałem znaleźć podobnego rodzaju zdjęcia. Przeglądałem wtedy mnóstwo zdjęć agencyjnych z najróżniejszych, z całego świata. Udało mi się znaleźć parę podobnych rzeczy, ale tam już były na przykład całe postacie z cyklu, całe sylwetki, tak, na zdjęciu. Listonosz, nie wiem, też pracownik sklepu, jakieś służby mundurowe, ktoś tam z cmentarza, tak. Tyle, że te zdjęcia nie zostały zrobione przez jedną osobę, pozostały zlecone chyba, teraz nie pamiętam, ale chyba przez Reutersa do zrobienia na całym świecie, tak? Więc materiał jest z całego świata, on jest bardzo też spójny, ale mimo wszystko nie ma jednego autora. Ja jestem
zadowolony z tego, co zrobiłem. Zobaczymy, czy komuś innemu się to, że tak powiem, spodoba. Ja swoją książkę mam, małą, bo małą. Jak ktoś byłby chętny do pomocy, żeby wydać coś większego, coś lepszego, coś ładniejszego, to ja bardzo zachęcam do pomocy. Może się uda razem coś z tego zrobić. Zdjęcie w twoim stylu. Najważniejsze jest znalezienie postaci, co by nic w kadr nie właziło. O. Mamy to. Spalę ci matrycę. A lampę spaliłem.